Witam, Ala, cześć, siemanko, z tej strony kapitan z Gredek, witam was na moim pokładzie, witam was w kolejnym odcinku z gry Kangura Kao Runda Druga. Przepraszam, to co słyszeliście w tle, bo jak coś słyszeliście, to było po prostu butelka. I tyle, po wodzie, nic szczególnego. Jesteśmy w mrocznych dokach. Etap z pelikanem chyba przeszliśmy, tylko gdzie my w takim razie mamy iść dalej? Nie mam pojęcia, zacznijmy tutaj, podejdźmy tutaj, dokładnie. Aby kontynuować, wybierz ostatni poziom. Ceł, czyli mamy wulkan. Dobrze. Zdradzę wam spoiler, widziałam to już u swojej kobity, więc wiem mniej więcej, co na razie tu będą ludzie. Zaraz i ona tu była mega ułomna, to co dopiero mówić o mnie. Zdobądź go, to będziesz mógł przekupić Bosmana. Musisz jednak iść sam. Ja za bardzo boję się ciemności. No, on się boi ciemności. To się da jakoś tam? Da się. Dobra, dobra, dobra. Ja. Musimy oczywiście papugę ratować, ja wiem. Dobra, nie będę wam spoilerował. Bo nie. Mogę wam zaspoilerować, że ten odcinek na pewno wleci przed dwoma nowymi grami. A będą to... jak one się zwały? Spyro. Jeden, Spyro the Dragon na PSX-a. I giera... której nagrałem już dwa odcinki. I giera nazywa się... po prostu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. I tyle. Nie mam bumerangów. Kurde. Jak to się celowało? Kontrolem. Dobra, pan dostał i się zapodzieje w zapas bumerangów. Wow. Jakie te łapki. Powiem wam szczerze, że nie wiem, w którą stronę mam iść. Bo tu ewidentnie można iść wszędzie, spadówa. Ale tu, jak widzimy, jeszcze nie. To sobie wrócimy. Ja to nie wiem w sumie, co tu się działo. Bo nie wygrała przy mnie. Ale ja to wolałam się bawić z psem tylko. Przecież po to się z nią spotykam. Przy grze oczywiście, przy laptopie. W innym wypadku po co miałbym patrzeć, jak ona gra? Oczywiście żartuję. Patrzę dla frajdy. A pies to dodatek. Pozdrawiam pani X. Bardzo serdecznie. A tu mój challenge. Ja zaraz pokażę, kto tu jest lepszy w Kangura Kao. Będzie dość śmiania się ze mnie. Że jestem zły. No, chociaż powiem wam, że... aktualnie to sam jestem bardzo zdziwiony, że mi tak idzie dobrze. No to wychwaliłem. Dzień przed zachodem słońca, jak ja to robię. Tylko serce by mi się przydało. Zdecydowanie. To wam mogę powiedzieć.
Kurde, gdzie te wrota się otworzyły? Bo nie wiem. Zabiłem kangurkę kakao. Ale to i tak dalej jest 1-0 dla mnie. Nie ma. Bata. Tylko, że jeżeli ja tam czy ja muszę otworzyć jeszcze raz, tego nie pamiętam. Coś tam coś strzela we mnie? A, to ten łajdak. Durny. To mój challenge. Walka o kurde godność. To jest lepszy. A, to tu były te wrota. Czyli byłem obok nich i przegrałem, jak pacan głupi. Spadł. Kuśwa. Straszny. To jest po prostu straszne. Albo strasznie upokarzające. Mam przynajmniej serce. Spadaj. Nie tkniesz mnie. To była moja pierwsza i ostatnia śmierć. Smutek. A po drugie kało, kurde, musimy ratować papugę. Co ty się tak opierdzielasz? Szkurde. A mówiłem, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Ja mówiłem. A może... No co mi to? To mi nic nie da. No. Brawo ja. Ale teraz już wiem, gdzie mam iść, także tu jest moja przewaga. To nie tu? Jak to? Ale o co tu chodzi? Ja teraz tu już sam nie ogarniam, szczerze mówiąc. Czy ja tu coś... Ej. Bo nie wiem, o co chodzi. To się powinno otworzyć, tak mi się wydaje. A to się nie chce otwierać. Nie no, tamty przycisk się zbugował, jestem tego pewny. I kało już nie żyje, ja już to czuję po prostu. Ale tutaj to ja wchodziłem. Nie wiem, co biega. Nie wiem, co źle zrobiłem. Widzieliście? To byłby fail. No, to musiałam wcisnąć. Tamto to było tylko wyłączenie piorunów. Dobra, mam dzwonek. On jest podstawą. Kurde, dalej mam mało dukatów, żeby uratować biedną papugę. Musimy mieć 3000. A tu, uwa. Pięć dopiero tych? Jak to? Tu jest coś nie halo. Dobra, ja mu pokażę, kto tu rządzi.
sensie miałam na myśli, że on nie. Nie mam bumerangu, ale tamtym przed głową przeleciał, lol. Dobra, umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Sorry. Tu jest lawa? Albo ja mam jakieś zwalone teksturki. Albo nie wiem, o co chodzi, ale ja tu lawy nie widziałem. No ale jak tak, no to dobra. To bym jeszcze tylko wziął. Sorry, kało, Boże, nie chciałem. Etap speedrunowy, kocham takie. Uwielbiam takie. Ale dobrze o tym wiecie. Kurde. Zaczynają mnie brać moje tabletki z kofeiną i zaczynam gadać nadpobudliwe bez sensu. Albo z sensem, ale... Kiedy ja gadam z sensem? Nigdy ja nie gadam z sensem. Co? Dwie śmierci. Dalej lepiej niż pani X. Powiem wam szczerze, że to już dzisiaj mój piąty odcinek do nagrywania. A dlaczego piąty? Nagrałem dwa odcinki ze Spyro, nagrałem dwa odcinki z... Szósty! Chyba, czekajcie, dwa odcinki ze Spyro nagrałem, dwa odcinki z Władcy Pierścieni, jeden z Drivera, no i to jest szósty. Potem pójdę ubiegać. Koronawirusie, nie damy tu się. Bo my cię nie znamy, do domu nie wpuszczamy, czy coś takiego. Jakkolwiek ja uważam, że bieganie jest dozwolone i biegać będę. Z ludźmi się nie stykam. I jak wrócę, to może po kolacyjce. Wpadnie pora jeszcze na nagrywanie Syberii? Why not? Dobra, bumerangów mi trzeba, bo tam widzę fajfusa. Tylko... A! No, to by było na tyle. To ja tam czasem lubię padać, bo właśnie dostaję całkowicie nowe życie. Gitara. Jak widzieliście, ja też nie zawsze muszę przegrywać. A jeszcze gdybym zebrał wszystkie monety, o Jezu, jakim byłbym prosem. To jest niemożliwe, no ale... Spadówka. Coś się tu dzieje? On bombami strzela. Faktycznie, zapomniałam o tym. Mam szczególe.
easy, jak to mówią. W ogóle mam trochę podcieszoną grę. Zobaczę, czy to nie będzie lepsze niż ostatnio. Musiałam przecieszyć ją do poprzedniej... Znaczy do Drivera już cieszyłam i przy okazji już tu testuję. Dobra, idziemy dalej. Dajcie mi... dzwoneczka. Nie, nie. Jeszcze to. Mamy iść tu rurą? Really? Znaczy rurą nie musimy iść, ale na tutaj mamy ten, a ja tego chcę. Miałam zasadę robienia jednego odcinka. Rap, spierdzielaj. Miałam odcinka robienia jednej misji na jeden odcinek, no ale kurde. Patrzcie, jakie to jest długie. Incredible. Fuck. A może mam iść? Oj. Się wytnie. Kurde. Stoję w martwym punkcie. To ostatnia próba, a potem wycięcie. A, bo to się otwiera. Bystry, kurde, ja. Bystry... zgredek. Biorę wszystko, na pewno. Ale długi ten etap, jeju. Strasznie, naprawdę, powiem wam. Nie, że mi to przeszkadzało, bo ja lubię gry. A, gitara. Te skurczybyki zabite. Tak się otwiera beczki, jak nie wiecie, czy jest bomba w nich. Dobra. Bo tutaj by było chyba na tyle. A jeszcze te dwie. A i gitara. Naciśnij przycisk akcji, by rozmawiać. Mamy złapać skarby. Byle nie słońca, to już wam mówię. O właśnie, te złowrogo na mnie kurde patrzące. Tutaj też, gdzie widzicie bąbelki, jak są, to wiadomo już, że tam będzie skrzynka, więc to jest tak jakby ułatwionko. Chociaż też nie zawsze łatwo się przez to gra, tak? Tego nie powiedziałem. Słońce, jeszcze raz słońce. A nie, myślałam, że to zasada 2x2. Znaczy 2x2, że po dwa słońca. Teraz będzie na pewno słońce i teraz na pewno będzie słońce, bo za dużo było tych.
tego co kojarzę, to było około 15 albo 20 do zebrania. Boże, jakie to jest. Patrzcie, widzieliście? Mamy prawie 4. Odblokowałam osiągnięcie na Steam. 3000 dukatów albo spadaj. Jako, że gram na Steamie. Jesteś wspaniały! Zdobyłeś skarb! Teraz dobra, czyli mam skarb. Bosmana. Możemy strażnika przekupić bosmana. Aczkolwiek powodzenia. Domyślacie się pewnie mam już, nadzieję, że to w następnym odcinku. Spotkamy. Na ten moment ja się będę z wami żegnał. Nie wiem, 27, 37, 47. Ten odcinek trwa... Kurde, moi mili, prawie 30, ponad 30 minut, także może bez zbędnego gadania, tutaj nie będę przedłużał, jeżeli wam się podobało, łapkujcie, subujcie, komentujcie, udostępniajcie i tak dalej. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, do zobaczenia, pa pa.